Jako mały chłopiec często kładłem się w trawie i obserwowałem chmury. Bywały małe i zwiewne, albo takie ciężkie, powolne. Jednak najbardziej intrygowało mnie niebo. Błękitny kolor i ta ciekawość, co w nim jest. Tato tłumaczył mi, że nie można wieczności dotknąć, że niebo to my poznamy po śmierci. Teraz, jako ksiądz, teolog, też spoglądam w niebo. I zachwyca mnie błękitne niebo Italii, ale też poznałem ciężkie niebo nad Londynem. Ale wciąż noszę w sobie tamto niebo z dzieciństwa. Leżę na trawie i patrzę na niebo. Dziś tak naprawdę to nie ma z kim o niebie rozmawiać. Większość ludzi mocno stąpa po ziemi i patrzy na to, z czego można żyć. I myślę, że to trochę smutne, że nasz wzrok opadł na ziemię. Niebo jakby nie było popularnym przedmiotem dyskusji i rozmów. Cisza o niebie. Jednak czasem kogoś ono zachwyci. A wtedy niebo staje się inspiracją albo do obrazu, dla poezji czy piosenki. I choć ludzie nie mówią o niebie, dzieła sztuki nieraz o nim przypominają. Study of Sky Degasa nie pozwala przejść obojętnie pasjonatom impresjonizmu. Przezierający się przez chmury błękit przenosi widza poza bezkresny horyzont. Niebo malowała też Georgia O'Keeffe. Jej Sky Above the Clouds zabiera nas w inną przestrzeń. Niebo. Inna rzeczywistość. Przyszłość dla zbawionych. Ale mnie, księdza, intryguje ten fragment Ewangelii, który mówi, że początki Królestwa Bożego mamy tu, na ziemi. Jak to możliwe? Jak to możliwe mieć niebo na ziemi? Wakacje gościłem przez kilka dni u moich przyjaciół. Mają dwoje dorastających dzieci. Atmosfera w domu wyjątkowa. Wszyscy się rozumieją, kochają, szanują. Wiedziałem, że żona Piotra to duchowa kobieta. Na strychu ma swój pokój modlitwy. Wstaje wcześnie, oddaje się medytacji, odmawia swoje modlitwy. Rano następnego dnia po przyjeździe Piotr przygotował śniadanie, zaprosił mnie do stołu, ale jego żony jeszcze nie było. Po kilku minutach weszła do pokoju, a Piotr pyta, co tam w niebie słychać? A ona opowiada mu o Ewangelii, którą medytowała. Rozmawialiśmy ze 40 parę minut o Ewangelii na dzień dzisiejszy. Później wszyscy poszli do pracy. Rozejrzałem się po ich domu i moją uwagę przykuł obraz, a właściwie tekst, oprawiony i powieszony na głównej ścianie w pokoju. Czytam więc z ciekawością. Chrystus jest drogą tego domu, milczącym słuchaczem każdej rozmowy i niewidzialnym gościem przy każdym posiłku. Pomyślałem sobie, gdzie ja jestem? W niebie? A na dodatek domownicy mają taką umowę między sobą, że gdy ktoś z nich wychodzi z domu, woła kocham i idzie. Byłem u nich kilka dni. Nawet odważyłem się parę razy powiedzieć, wychodząc z domu, kocham. Na początku brzmiało to dziwnie, ale powoli nabrało treści. Toć przecież jestem księdzem, no to kocham. Wróciłem z wakacji i pomyślałem sobie, że może nie tyle warto leżeć na plecach i obserwować niebo, ile samemu niebo tworzyć. Niebo na ziemi, nie dzieło sztuki, nie wyobrażenie nieba. Może warto próbować żyć niebem na ziemi.